Cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Crusader Kings 2. Lecimy. Zmieniłem troszeczkę muzyczkę, żeby bardziej pasowała do średniowiecza. I przyciszyłem lekko, żeby mnie bardziej było słychać. Nagrywam to od razu po pierwszym odcinku, także... No. Lecimy, no co... Będziemy gadać. Jakieś łapeczki, subskrypcje można. W tym odcinku myślę, że sobie po prostu powalczymy z kimś. Że zawołamy swoich sojuszników z Kijowa, chociaż oni mają już swoje wojny, więc... No więc tak nie bardzo chyba. Dobre relacje mamy jedynie z tymi gośćmi. Z Kumanią mamy okropne. Tylko dlatego, że Ryazan się z nimi wali. Albo to oni się walą z Ryazaniem. Pytanie, kto chce zająć jakie tereny? Dobra, nie wiem. Pytanie, co byśmy sobie podbili? Wiesz, też takie podbijanie bez sensu. Podatki nam spadły. Możemy podwyższyć podatki? Nie możemy. Znaczy możemy w sumie, ale czy to ma sens? To jest pytanie. Burger. Pytanie, kim jest Burger? Nie mam zielonego pojęcia, kim jest Burger. Burger. Ale zaraz się przekonamy w sumie. To jest mieszczanin. Dobra. Co zdecydowanie nie chcę ich opodatkować. Ale możemy za to... Możemy za to zrobić coś takiego. To nam da chyba dosyć sporo. Fajno, oni tylko to przyjmą, wieśniaki. Nie no, powinni przyjąć. Przyjęli? Mam nadzieję, że się przyjęło. Dobra. Lecimy, nie śpimy. No z nimi sojuszu nie można, z nimi to tym bardziej. Kurczę, chciałoby się sojusz ze Świętym Cesarstwem Rzymskim. No ale nie bardzo, nie damy rady chyba, dobra. To nie możemy nic zbudować, możemy jedynie rozbudowywać Kraków. Ja bym chciał... Ja bym chciał. Mamy tutaj technologię? Mamy technologię, patrzcie. Tutaj jest od podatku. Coś się z muzyką stanęło. Nie wiem, co się stanęło z muzyką. Dobra, mam nadzieję, że teraz... Ojeju, nie. Dobra, możemy zwiększyć podatki za pomocą technologii. To jest coś zarąbistego. Tylko gdzie? My chcemy jak najbardziej opodatkować kościół. Nie chcemy tego. Możemy zawsze... Dobra, robimy tak. Teraz tak. I z tego co pamiętam, to legalizm był całkiem przydatny.
Jezu Chryste, było cięcie, nawet nie zapauzowałem gry. Cóż za głupek ze mnie. Ale głupek ze mnie nie tylko dlatego, że to zrobiłem, ale też dlatego, no, że ta wojna z Kumanią nie jest zbyt dobra. No nie jest zbyt dobra. Znowu coś się z muzyką stało, czekajcie, zaraz to sprawdzę. Ta muzyka, powiem wam, dobra, kontynuujemy. Robimy tak zwane UOLOLO. Lecimy. Nie będziemy się bawić w jakieś polityki i tak dalej. Po prostu podbijamy ich ziemię. Tak myślę. Wiem, że to może być głupie, ale... ale... o, co tu się dzieje? No tak, dobra. Jego nie poprosimy. Ale on jak najbardziej się zgodzi. I on też. Tylko kto jest ten on? Nie mam, chyba kijów. Dobra, w każdym razie. Tracimy sporo pieniędzy. Ale w zamian za to dostaniemy gdański Słupsk. I będzie zarąbiście. Tak myślę. Wasalowie nie są zbyt zadowoleni. Ile oni mają tych wojsk? Dobra, można je odwołać. Bo i tak mamy tutaj wsparcie.
całkiem spore od Bohemii. Co to jest? To jest All Amount? To jest Brno. Dobra. Ojeju, mamy coraz gorsze relacje chyba? Nie, nie zmieniły się. Teraz zobaczmy, bo jeszcze kiedyś miałem tutaj w ogóle z kimś. Co już nawet o tym nie wiedziałem. Ale nie ma jednak teraz. Dobra. Idziemy dalej. No i podbijamy Gdański Słupsk. O, Kijów nam idzie pomóc, także świetnie. Czegoś tu nie rozumiem. Z kim się Rostów bije? Aha, okej. Oni chcą to zdobyć. No cóż, Kijów, zostaliście sami. Natomiast tutaj się coś dzieje. Czy to jest epidemia? Nie, to nie jest epidemia. Nie. Epidemia jest we Włoszech. Co to jest smallpox? To jest consumption. Kurczę. No dobra. Dobra, zdobywamy powoli Gdańsk i Słupsk. Nudy straszne, nie? Trzeba sobie jakiś temat do rozmów znaleźć. Dobra, już wpisuję temat do rozmów na nagrywkę. Dobra. Lubisz oglądać komedie, horrory, thrillery itp. No, lubicie? Nie. Jaką książkę teraz czytasz? No teraz chyba żadną, bo oglądasz mój film. Ha, ha, ha. Przepraszam. Jaka jest najgorsza rzecz, jaką miałeś w życiu? Dobra, losujemy jakieś pytanie. Oglądasz serial. Dobra. Serial. Uwaga, uwaga. Teraz wchodzę w tym momencie na Netflixa. O wikingów już się pytałem, więc co jest z tym Netflixem? Coś się złego dzieje z Netflixem. On już jest spoko, wszystko. Mam nadzieję, że tu się, tak, tu się wszystko przyjmuje, więc spoko. Dobra. Sherlock. Czy oglądacie Sherlocka? Albo Breaking Bad, Templariusze, American Vandal, Big Mouth. Jeden dziewięćdziesiąt trzy. To jest ten polski serial.
tu są nowe odcinki na Wikingów, ale to już mówiłem. Hannibal, o. Wow. Nie wiedziałem, szczerze mówiąc. No dobra. Więc już jakaś rozmowa była. Jaki jest twój ulubiony dzień tygodnia? No jaki? Mój piątek. Wiadomych przyczyn. Byłeś ostatnio na jakimś koncercie? Ja nigdy w życiu na żadnym nie byłem. Chciałbyś umieć czytać ludziom w myślach? No. Mów. Czy chciałbyś? Piszesz w tym momencie komentarz, czy chciałbyś? Rozmawiać z drugim człowiekiem, no nie powiem, to jest sztuka. A wysłuchać drugiego człowieka jeszcze większa. Aby się nie zmęczyć potokiem zbędnych słów, pozdrawiam, uśmieszek. Źródło forum gazeta.pl. Gazeta.pl. Dobra, tutaj już się Gdańsk przejmuje. Mam nadzieję, że Ojeju. Riazań, czemu już nie jesteście moimi sojusznikami? Co się stało? No już jesteście. Najsik, dobra, Węgry. Ja bym chciał Węgry mieć za sojusznika. Chciałbym. Możemy zaoferować. O tak, 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 tak. Oni to lubią. Potem będziemy mogli zawrzeć sojusz. Zgodzili się? Zgodzili się, dobra. Dobra, ty daj ich. Do wojny wołamy. Patrzcie, 4 wojny już mamy w poprzednim odcinku. Sojuszników szukaliśmy. Genoa! Jest zajmowana przez Toskanię. Co tu się dzieje? Gdzie jest Toskania? Tu jest Toskania. Jezu Chryste. Myślałem zawsze, że tutaj straszne nudy się dzieją. Że tutaj jest stały jeden teren i tu nic nigdzie się nie zmienia nigdy. Wow! Patrzcie na to, Warwick. Warwick tu nagle w Anglii wybuchł. Co tu się dzieje? Hiszpania? No już Hiszpania taka bardziej połączona w porównaniu z poprzednim odcinkiem. Natomiast jeżeli chodzi o Pomorze, możemy iść na Słupsk, znaczy na Szczecin. Myślę, że jak oni to zajmą, to już będzie 100%. O, patrzcie. Zarabiamy nawet na wojnie, więc jest... Jest najsik, o! I możemy już sojusz sobie zrobić. Także robimy Enforce Demands. No i możemy już właściwie wojska wycofywać, bo on się zgodzi. Także... Zgodzisz się? No zgódź się. Zgodzi się, zgodził się, dobra. No i jest Polska taka, jaka ma być.
Teraz tylko zdobyć tutaj. Czy my chcemy zdobyć Prusy? Teraz to jest pytanie. Możemy zdobyć całe Prusy, ale oni mogą zawołać całą tą Romuwę. Wow. Tu to jest wszystko Slavik. Myślałem, że Slavik tutaj jest tylko. A tu się okazało, że jeszcze jest. Patrzcie, Skandynawia jeszcze nie jest cała katolicka. No w sumie dzisiaj już też powoli nie jest, ale to tam takie tam sprawy. Dobra, jak tam Węgry sobie radzą? Oni walczą z tymi, nie? No mają już ponad 50%, więc ja im pomagać nie muszę chyba. Muszę mieć 300 prestiżu, żeby... O, mamy syna. No i nice. Jak nazywamy tego syna? Zygmunt? Dobra, Robert, niech będzie takie zwykłe imię w sumie. Czy niezwykłe jak na... A, to jest... To jest nie mój syn, tak się składa. Tylko tej pani. No dobra, legitimize him. Od razu zrobimy z niego męża kogoś. Tylko kogo teraz pytanie? Tutaj nie możemy, tutaj. Tu możemy. Nie możemy. Ale możemy za to sami się ożenić z kimś. I tutaj już jest pewna co? Dobra, nieważne. Bizancjum. Tu jest chłop, tutaj. Tu jest kobieta. No nie, dobra. Francja. Szwecja. Norwegia, tu też nie. Tu w ogóle nawet nie patrzę. Kijów. Czyli nie bardzo. Anglia. Też nie. Ojeju. Patrzcie, nagle muzyka się pojawiła. Co jest? Ale to nie ta, co ja bym chciał. To jest ta właśnie. Dobra, przyciszycie ją? Czy mnie słyszycie? Chyba mnie słyszycie. Dobra, powiedzmy, że tak jest całkiem spoko. Dobra. No, jest tu spory potencjał w sumie. Możemy się tutaj z kimś... Znaczy nie tutaj, tylko... O tak. Według wieku musimy posortować teraz tak. Tutaj jest całkiem nie bardzo. Princess on... Ohohohoho. Tylko teraz, czy ona jest bezpośrednią? Nie, ona nie jest bezpośrednią. Dobra, i tak. I tak to robimy. To jest przewspaniała rzecz. Okej. Okay. Patrzcie, już prestiż nam urosł. Znaczy urośnie. Świetna sprawa, dobra. Mam nadzieję, że się zgodzi. Raczej powinien się zgodzić. Jest jakieś tam nieważne. Potrzebujemy raczej prestiżu bardziej niż złota. Zgodziliście i mamy całkiem sporo prestiżu. Dobra. Zatrzymujemy na chwilę. Ojej, co tu się podziało? Co tu się podziało? Dobra. Ciebie robimy. I zbieramy podatki. Gdzie? W Gdańsku. Można w Gdańsku, można też w Krakowie, ale wolę w Gdańsku, bo to jest większe.